Witam Was, Przemek Woźniak, Carpe Craft. Jesteśmy za barem i będziemy próbować dzisiaj dwóch porterów. Co prawda święto porteru bałtyckiego już nam mignęło, nie zdążyłem nic na czas nagrać, ale podsumowując, mieliśmy na kranie z porteru bałtyckiego tylko Kraftwerk i Jolly Rogera. Tylko i aż, no bo fajnie, że w ogóle udało się coś zdobyć. Trochę tam były napięte terminy z dostawami, nie dojechało wszystko na czas. Nieważne. Jolly Roger z Kraftwerku będzie dzisiaj testowany. Drugim porterem, to prawda nie bałtycki, ale jest to porter wędzony, jest Apollo 19 z setki, z browaru setka. Nie będziemy może ich robić pojedynku między tymi porterami, to zupełnie dwa różne piwa, ale chciałbym o każdym z nich dwa słowa powiedzieć, spróbować i przetestować razem z Wami. Nalałem sobie je wcześniej, żeby trochę się ogrzały, żeby więcej aromatu i też smaku już wyszło. Tutaj mamy Jolly Rogera, porter bałtycki z browaru Kraftwerk. Jest nuta alkoholowa, ale jest bardzo słodko przede wszystkim. Do tego porteru użyto również dodatków w postaci wanilii i lukrecji. I wydaje mi się, że waniliowo jest strasznie. Pojawia się też gorzka czekolada, lekko rumowe nuty, czyli coś taka między alkoholem, czekoladą, karmelem, to wszystko razem. Ta wanilia pewnie też robi swoje. Lukrecja. Jest taki gorzkawy gdzieś zapach, nie wiem, czy to akurat wynika z lukrecji. Lukrecja taka rzeczywiście jest, czarna, gorzka, delikatnie szczypie. Ona była kiedyś w piwie Hexa z Kraftwerku. To piwo nie zostało szkoda powtórzone. A pamiętam, że było całkiem fajne. Do tego piwa użyto chmielu lubelskiego i Herkulesa. Słodów nie określano, ale łatwo się domyślić, że nie były to tylko jasne słody czy jakieś pale ale, tylko właśnie typowe dla porteru. Rzeczkę chyba określono, nie wiem czy alkohol był, Plato 21, a alkohol chyba jest na etykiecie ukryty, a w internecie jest chyba około 10%, 9,9 coś takiego. Więc piwo mocne, ale piwo strasznie słodko pachnie, to trzeba powiedzieć od razu. Ewidentnie wanilia, rum, czekolada, lekka paloność, może ta lukrecja. Piana nawet ładna jak na porter. Zachęcająco pachnie na pewno. Alkohol jest w miarę dobrze, może nie ukryty, ale zharmonizowany z resztą aromatów, przez co taki, nadaje takiej szlachetniejszej nucie. Drugi porter już o wiele bardziej kosmiczny, tak jak jego nazwa. Apollo 19 miał premierę 19 o 19, ma ekstrakt 19. Alkohol, sobie pomogę, 7,8, 40 IBU i co najciekawsze jest podwędzany. Ale to, co najbardziej dla mnie kontrowersyjne jest to, że on jest chmielony z Sorachi Ace. Także kosmiczna receptura. Wędzony o smaku głębokim, jak przesiad, kolorze ciemnym, jak czarna dziura i tak dalej. Już nie będę tego czytał. Browar setka. Jeszcze słody może powiem tylko. Pai Ale monachijski wędzony Special X czekoladowy Extra Black pszenica palona. Tak wygląda etykieta. Również wersja butelkowa się pojawiła. A oprócz tego pojawił się też tego dnia Viking Pils, torfem wędzony Pils na wzór skandynawskich, wikingowych napojów wędzonych torfem. Nie wiem, czy tak to można określić, ale gdzieś tam czytałem jakąś historię. Wróćmy do porterów. Browar setka, podobnie jak browar Kraftwerk, uważyły oba browary piwo w browarze Wąsosz jako kontraktowcy. Wróćmy do Apollo 19. Wędzenie potężne. No. Nie wiem, czy też było torfem, ale. O! Coś spadło i odsłonił się poprzedni browar, ale nieważne. Wędzony. No, może być drzewem, wydaje mi się. Nie jest aż tak torfowy. Nie czytałem o tym piwie. Trochę mi przypomina na przykład Schlenkerle Urboka. Solidnie podwędzone. W zasadzie wędzonka przykrywa wszystko inne. Nuta mdła gdzieś tylko tak majaczy. Więc nie wiem, czy to Sorachi Ace, czy to złudne wrażenie.
Zaraz zobaczymy. Piwo wydaje się trochę lżejsze, nawet za aromacie. Takie, jak, jeśli można to określić, czuć taką lekką wodnistość. Zaczniemy jednak od Bałtyku. Bardzo przyjemne doznania. Słodycz oblepia. Takie, wydaje się takie pełne. Jest ta wanilia. Jest paloność. Lekko zostaje na języku popiół. Gorzka, mocna czekolada. Ale alkohol, który wyczuwałem w aromacie, to jeszcze bardziej szlachetny. Naprawdę fajnie to piwo smakuje. Nie spodziewałem się, bo też nie wiedziałem, jak oni tam długo tego portera leżakowali. Może brałem też przez pryzmat tego, że oni tyle marek wypuścili w tym roku, w zeszłym w zasadzie, w 15, więc mówię, może do tego porteru jakoś się specjalnie nie przykładali, ale cofam to, te podejrzenia. No, jest ten alkohol, jest tam, ale spoko, naprawdę dobre piwo, jak na 10%, moim zdaniem bardzo, bardzo solidne. Bardzo dopracowana ta wanilia, to wszystko. Trochę za słodkie jak na porter bałtycki, według mnie. Wolałbym więcej paloności, więcej wytrawności. Ale nie powiem, że to piwo jest złe. Czy będzie ocenione w kategorii bałtycki? Tego nie wiem. Powinno. Skoro zostało tak określone, ale zobaczymy, jak powiedzą inni. No to teraz setka. Najpierw 50 wody, teraz setka. Browar setka z Poznania. Nie tylko knajpa, ale też teraz właśnie browar kontraktowy. No nie ustaje to wędzenie, jest cały czas mocne. Na to piwo to stało sobie z 15 minut, zanim włączyłem nagrywanie. Fajne. Fajne nuty wędzone, tylko to już zupełnie inna bajka. Zupełnie inna para kosmicznych kaloszy. Tam rzeczywiście więcej cech porteru bałtyckiego, z tym, że dla mnie trochę za słodko. Tutaj ewidentnie coś jest wędzone. Gdybyście mi podali, na pewno bym nie strzelał w pierwsze, że to jest porter w ciemno. Zobaczymy, jak to wyjdzie w smaku, szczególnie ta lekkość. Więcej popiołu, wędzenie. Popielistość. Z tym Sorachi Ace to bym się nie wygłupiał, że go czuję, czy też w smaku, czy też w aromacie. Może lekką dławę tutaj aromat gdzieś w ocowce jest. Może przy jeszcze lepszym ogrzaniu to wyjdzie. Fajnie ciemne, wędzone piwo. To w takiej kategorii bym określił. Ale ponownie, gdybym je otrzymał w ciemno, to bym raczej nie obstawiał, że to jest porter o takim wysokim balinie. Zostaje nuta wodnista. Normalnie jakby to był po prostu wędzony szwarc, ale jednak ta paloność za chwilę, jaka wchodzi, zmienia tę postać rzeczy. No i czuć, że to nie jest taki zwykły tam sikacz ciemny, podwędzany. Ale i tak, myślałem, że będzie bardziej jeszcze zapychające, bardziej treściwe. Zupełnie inne piwo, także porównywać nie ma co. O barwie nic nie powiedziałem. Oba piwa czarne, chociaż bałtycki wydaje się więcej refleksów światła, chociaż mam go teraz mniej też, no to trochę by było niesprawiedliwie powiedzieć, ale jakieś tam refleksy zostawiają, trochę na szkle zostaje, więc są dosyć gęste, w cudzysłowie. Ale tu myślałem, że będzie po prostu bardziej treściwie, a może mniej wędzone, a jest jednak bardziej wędzone, a trochę mniej treściwie. Sorachi Ace. Zostawmy do spokoju. Trochę mdłego takiego aromatu jest, ale to może być też taka nuta właśnie związana z alkoholem, z palonymi słodami. Tutaj się robi coraz bardziej waniliowo. Jest trochę mniej piwa, szybciej się ogrzewa. No za chwilę będzie pachnieć jak jakiś... Rum moim zdaniem. Nawet nie bourbon, tylko rum bardziej. Takie... karmelowo, waniliowo, słodkie nuty.
trochę teraz zakrys i to mi się już bardziej podoba. Ale dobre, dobre, fajne, fajne piwo z Kraftwerku. Można próbować z kranu numer 7 w Carpe Craft, Jolly Roger. Z kolei Apollo 19, kran numer 14. Wybrałbym do ponownego napicia mimo wszystko bałtyckiego. Tutaj trochę jednak liczyłem na więcej, ale też jest to ciekawy eksperyment, można powiedzieć, bo to, no, tak jak mówię, kosmiczny pomysł z tym Sorachi Ace szczególnie. No cóż, zapraszam w takim razie na portery, a oprócz tego jeszcze Robust Porter, Żytni Porter, także cała gama. Można wybierać dosłownie, albo można skomponować też deskę. Zachęcam i do następnego razu. Zajrzyjcie na fanpage.